Witam. Dawno już nie kręciłem filmików i kręcę taki nietypowy filmik. Jeszcze tylko wspomnę, że zmieniłem sobie głosy. O, głośniki muszę wyłączyć. Zmieniłem sobie głosy, ale to ja już miałem wcześniej wygrane, bo to są takie wulgarne troszkę głośniki. A przedtem na poprzednich kilku filmikach miałem głosy z pingwinów, a teraz mam głosy z filmów takich. No i zaczynamy. Nie ma upierdolane się. No. Każda powtórka inna, to są inne dźwięki. Tak samo. No właśnie. No, jak grałem, to miałem inne zaczęcie, inny początek. Dobrze. Tutaj jest bitwa, gdzie ja dałem szansę dużą. Dałem dużą przewagę wszystkim. Rozwaliłem, właściwie ja nie rozwaliłem, ale pomogłem rozwalić działo samobieżne i dużo czołgów wykryłem, chociaż specjalisty nie... jakiś specjalisty? Zwiadowcy nie miałem. Ale w sumie bardzo ułatwiłem rozwalenie tego jednego działa samobieżnego. My mieliśmy długo, cały czas dwa działa samobieżne i kurde, do dupy, przegrali bitwę. Ja im dużą przewagę dałem, tutaj trochę mnie strzelali, widać. Ale ja się nie... Proszę pana, to jest jakieś tragiczne nieporozumienie. Ale ja się nie dałem. No. Ja się nie dałem. Patrz, jaki kurwa szwagier. Tutaj kurde, nie mogłem, kurde, coś pomyliłem z shiftem. Celowanie mi się pojebało, ale... Ale w sumie trafiłem to działko w końcu. Tutaj nie trafiłem, ale... Coś mi to nie szło, ale... Ale jakoś... To najprawdziwsze czary! Czary, powiadam! Ale to było dobre! No w końcu go zniszczą. On tutaj próbował do mnie strzelić teraz. Ale mu się nie udało. Ktoś go zniszczył, nie wiem, czy z naszych, czy z tamtych. Tak mi się wydawało, że z naszych go rozwalili. Mówiłem, nie tykaj mnie w stopę! No ale tutaj już jest koniec mojego czołgu, już gąski miałem zdjęte. Widzę, że muszę znaleźć inny samochód godny wozić mą królewską osobę. Kawu z obrzynem nie trafił, no to trudno, żeby mnie nie zniszczył kawu z obrzynem. No, ale widać działo samobieżne zniszczone. I tutaj mieli przewagę już nawet liczebną. I o co, zawalili sprawę. No. Niestety, no tutaj jeszcze nie widać, żebyśmy przegrywali, ale przegrana jest. Aha, czyli ja muszę przełączać chyba. Nie. Zaraz, bo ja nie naciskam, o ja tutaj sobie sam przełączałem właśnie. Ja chcę, żeby było tak, jak ja to robiłem w tej bitwie, tak jak ja grałem rzeczywiście, jak sobie oglądałem. Nie byłem zdecydowany, co oglądać, jeszcze nie byłem nawet zdecydowany, że będzie filmik z tego, ale będzie. No. I chociaż my mieliśmy działa dwa samobieżne. Oni od początku mieli jedno i od razu prawie że zniszczone. No to kurczę, nie wykorzystali tej szansy i przegrali. Dobra, może się nie będę odzywał. Na razie przynajmniej. Póki co na razie przewaga. Tutaj ja sobie przełączałem szybko, żeby dojść do konkretnego czołgu na podląd. Coś zauważyłem, że powtórki, kurde, źle się odtwarzają, ale... To miałem taką jedną bitwę, gdzie Luwę grałem i mnie niestety coś z powtórką nie wyszło. Jakieś takie celowanie dziwne, w ogóle wszystko dziwne. Ale to była taka bitwa, że nie wiem czemu, czy ktoś się z tym spotkał. Grałem Luwę. Nawet mnie nie zniszczyli, chociaż już niewiele brakowało, żeby mnie zniszczyli. Ale jeszcze chciałem oddać strzał. Jeszcze nie zostałem zniszczony, chociaż mnie S100 już od dupy zajeżdżał. I nagle wyszło mi zwyczajnie do garażu. Ja nawet nie klikałem, nie naciskałem Escape, nie robiłem wyjść z bitwy. Wyszło mi do garażu. Czołg od razu był gotowy, chociaż bitwa na pewno się jeszcze nie skończyła. Tak jakby jakiś admin wyłączył bitwę i wszystkich wyrzuciło od razu do garażu. Nie dostałem doświadczenia, nie dostałem kasy, chociaż powinienem, bo uszkodzałem jednak trochę czołgów na bitwie.
I pierwszy raz coś takiego miałem. Miałem kilka razy, że mi wyłącza grę, że, ale to wtedy nie wyłącza, nie wyrzuca z bitwy, tylko gra się zawiesza. A w tym momencie bitwa się zastopowała i wszystkich dosłownie pewnie do garażu cofnęło. No. Ale te powtórki, nie jestem zadowolony z tych powtórek, bo bardzo skacze obraz, jak są te powtórki, kurczę. Jak jedzie inny czołg przyjacielski, którego już mam podgląd, to jakoś tak skacze bardzo, jak widać. No, jeszcze mamy jeden czołg przewagi, ale to nie, się nie zmieni niedługo. Zostanie ostatni SU-152 i niestety nie da rady trzem czołgom już. No. I nas miażdżą. Już ich jest więcej. Niestety. Szkoda, że nawet zwiadowcy nie dostałem, bo wykryłem mniej niż 9 czołgów. No ale zadanie skauta spełniłem. Zginąłem szybko. Ubiłem parę czołgów, znaczy nie ubiłem żadnego czołgu, ale wykryłem działo samobieżne. Spowodowałem śmierć kilku czołgów przy okazji, które tam zostały wykryte. No. M6 tu trochę sobie postuka, ale się wystawił chłopak i zginie niestety. Trochę poszczela sobie, ale... On teraz też dostanie dobre, niezłe manto właśnie. Ale to M6 dobrze kosi, kurczę. Tylko, że to jednak piąty tier szczela. Ostatni strzał rozwali tego MSU, a później sam zginie pewnie. Chociaż nie wiem, czy będę miał... No właśnie. Zginął. Bo powinien się schować właściwie. Tutaj szkoda, że ten MSU nie trafił na raz. Nie trafi. Bo strzelał, widać wyraźnie, że strzelał przed, a ten M4A3 E2 się zatrzymał. I pocisk poleciał, przewidywując jego ruch, ale on się zatrzymał. No. Zaraz PZ3-4 zginie, tylko nie ma podglądu na to. Bo nie patrzyłem akurat na PZ3-4, już nie ma. PZ3-4 i teraz biedny SU-152, co ma począć, jak trzy czołgi, nawet dosyć dobre dwa na niego czyhają. Gościu, tutaj bazę nam zaczęli przejmować i gościu się zaczął, chyba mu się pomyliło, że baza to jest ta jedynka, a powinien patrzeć na jedynkę z kółkiem. Bo baza, którą się przejmuje, to jest jedynka albo dwójka z kółeczkiem. Ale te to są tylko tam, gdzie czołgi startują, a on tutaj patrzył na tą jedynkę. No ale cóż. Pomyliło mu się chyba. Coś chory jestem. Nos mam zatkany, tylko zakropiony. Gardziółko no też słychać. Nie wiem, ostatnio coś często choruje, ale dobra. No i tutaj niestety będzie sytuacja, że przyjedzie T25T. Niefartownie, nie z niej nacka, zdejmie gąski. On chyba tu naprawił te gąski, zaraz z prawej go zajedzie ten T25T właśnie. Z prawej się pojawi. Z strony. I już... niedługo pożyje. Ten SU. No, ja mam taki dziwny podgląd. Tak, ja mam taki dziwny podgląd, że nie widzę strzałeczki na tym czołgu, tylko na moim czołgu. Jest, ale to już wina powtórki. Bo jak się nie patrzy na powtórkę... No jeszcze sobie nie trafił właśnie ten SU. W końcu ruski czołg, no. Chciał szybko strzelić. I co? Rozbiłem ładny zwiadzik, bo doświadczenia też mało za przegraną nie dostałem. 502. Zniszczony przez kawu z obrzynem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 9 bym wykrył, bym miał może zwiadowcę, chociaż ja nie pamiętam, czy trzeba mieć zwycięstwo, żeby być zwiadowcą, ale chyba nie. Nie pamiętam. No, ja nie, nawet nie jestem bohaterem, chociaż dużo bohaterów, bo trzech.
I cóż, będzie filmik zatytułowany albo opisany. Ja im dałem szansę, a oni jej nie wykorzystali. Tak.